2 lipca Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej obchodził uroczystość odpustową, w której uczestniczyła liczna wspólnota parafialna, a także goście z okolicznych wsi i miasteczek. Uroczystą mszę świętą z okazji święta koncelebrował ksiądz dr Aleksander Kusy, kapelan mediów katolickich w archidiecezji lwowskiej, razem z dziekanem dekanatu grudeckiego księdzem dr Markiem Niedźwieckim i księdzem dr Janem Szczychem, proboszczem parafii w Wielkim Lubieniu, oraz księżmi z okolicznych parafii, którzy przybyli do Rudek na uroczystość. Po mszy świętej odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna ulicami miasta, w której brali udział nie tylko parafianie sanktuarium, ale także mieszkańcy miasta, którzy wyszli oddać cześć cudownemu obrazowi Matki Bożej Rudeckiej i złożyć hołd jej Synowi w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, trzech wieków, zaczynając od XVII wieku początku, aż do XX, w księgach cudów zanotowano 176 łask doznanych za wstawnicę Matki Bożej Rudeckiej. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj również w naszym pokoleniu ta sama Maria pragnie dokonać cudu przemiany naszych serc, naszego życia, prowadzić nas po jej schodygitę, przewodniczką do domu niebieskiego. I ona jest wierna. Chrystusa. Chrystusa.